Wiesz, kim tak naprawdę jesteś? Czy wiesz, co tak naprawdę lubisz? Czy wiesz, gdzie leżą Twoje granice? Czy masz marzenia? Czy jesteś szczera, szczery wobec siebie? A może zakłamujesz czasem rzeczywistość, żeby się nie konfrontować, no właśnie, z samą sobą? Samym sobą? Wiecie, że bardzo często, kiedy rozmawiam z jakimś człowiekiem, który boryka się z kłopotami i podsuwam mu pomysł pójścia do psychologa, porozmawiania z drugim człowiekiem, poukładania się ze sobą, to słyszę: Nie no, co ty. Tam jest taki bałagan we mnie pośrodku, w środku, że jakby, jakbym tam poszła, poszedł, to by to zajęło rok. I zazwyczaj potem pada jakiś żarcik, jakieś zaśmiewanie, i znowu powrót do nieszczęśliwego życia z maską, lub paroma maskami na twarzy i na sercu. I wtedy myślę sobie: no, trudno. Może to jeszcze nie jej, jego czas. Bo każdy z nas, każdy dorosły człowiek ma swoje życie we własnych rękach. A bardzo często jest tak, że oddaje swoje życie innym. Niech oni wybierają, niech oni decydują, niech się dzieje, bylebym potem nie musiała, nie musiał słuchać, że trzeba było zrobić inaczej, albo nie iść tam, albo wybrać na męża, żonę kogoś innego i itd. Dochodzą wtedy do momentu, że im wszystko jedno. I kiedy zapytasz ich, tych rozczarowanych i załamanych często ludzi, czego pragną dla siebie w życiu, w odpowiedzi pada, właściwie to już nie wiem. Albo chyba mi już wszystko jedno. Nic mnie już nie czeka. Smutne to. Jeśli czujesz, że to o tobie, albo o kimś tobie bliskim, to wiedz, że zawsze można zboczyć z tej ścieżki. Można skręcić w lewo, w prawo, można się wręcz cofnąć. Ale już nie pytać innych o drogę, tylko samemu ją wybrać posłuchać siebie, siebie z dziś i siebie z przeszłości. To ten czas, zanim życie tak mocno nas dojechało, zanim przestaliśmy słuchać siebie, swojego serca i swojego ciała. To ten czas sprzed wszystkiego co nie było w zgodzie z nami. Teraz trzeba zaufać przede wszystkim sobie. To trudne, wiem, bo łączy się z popełnianiem błędów i przyznawaniem się do nich. Ale można, zawsze można wrócić do siebie sprzed. I to jest cudowna wiadomość godna setnego odcinka mojego podcastu. Będę dziś o tym rozmawiać z superfajną gościnią. Z moją wymarzoną gościnią do tego jubileuszowego odcinka. Dlaczego wymarzoną? Bo jest to kobieta, która swoją pracą masowo wsparła ogromną ilość innych kobiet, zmotywowała je do rozwoju. Uświadomiła im, że idą często niekorzystną dla siebie ścieżką i wskazała możliwość powrotu do siebie samej. To czuła przewodniczka, która sama lubi zabłądzić i wrócić i nie udaje, że jest idealna, i to mnie w niej bardzo urzeka, bo kocham prawdę i prawdziwych ludzi. Przed moim mikrofonem i waszymi uszami Natalia De Barbaro, psycholożka, autorka Czułej Przewodniczki i Przędzy, która ukaże się Uwaga 8 marca, prowadzi warsztaty dla kobiet, własny pokój i dzikie dziewczynkowanie. Witaj, Natalio. Witaj jesteś. Cześć. Boże, ile emocji, słuchaj, e emocji związanych z tym, że to setny odcinek, bo to jest dla mnie duży jubileusz, ale też z tym, że jesteś tu. Jestem ci bardzo wdzięczna. W ogóle wyznam ci coś na początku, bo jak wspomniałam w felie, to nie jestem wyznawczynią życia w prawdzie. Marzyłam o tym, żeby cię spotkać. Wypowiadałam te intencje parę razy na głos nawet. No i nic potem w tym kierunku nie robiłam, bo myślałam sobie, e, pewnie mi odmówi, pewnie będzie mi potem głupio albo przykro, lepiej nie pytać, wiesz. I potem dostałam zaproszenie na warsztaty, które prowadziłaś i poznałam Cię i zobaczyłam Cię taką ludzką, tak ludzką cudownie, że momentami aż mnie to dziwiło, że jak to? Natalia de Barbaro mówi, nie wiem, mówi, nie radzę sobie, mówi, czasem nie potrafię jeszcze. I po tych warsztatach poczułam, zaproszę ją. Najwyżej no odmówi. I to było super uczucie, bo to ta moja dziewczynka, którą budziłyśmy na warsztatach, ta, która się nie boi, że coś tam się wydarzy, bo po prostu jak czegoś chce, to mówi, to ona stwierdziła, co mi szkodzi. Ta nieobudowana murami powinności nie wypada, wypada innymi głupotami, w które wszyscy bardzo wierzymy. No nie była jakaś bardzo uśpiona ta Twoja <laughs> dziewczynka, z tego co pamiętam. Tak. To miło mi to słyszeć. Bardzo było mi, miło wrócić do niej i do siebie sprzed. I to właśnie za, za, za pożyczyłam sobie to stwierdzenie z tych warsztatów już już jest w moim słowniku również, bo, bo tam jest ta prawda. nie? Ja teraz znaczy pamiętam to ten moment, kiedy spodobało ci się to sformułowanie miejsce sprzed. Czy, tak, tak, tak chyba wtedy to nazwałam, potem w, w, w przędzy w tej w książce, która niedługo się ukaże, troszkę to przeredagowałam i nazywam to miejsce zanim. Okej. Okay. Miejsce zanim, no ale to jest w sumie to, to, awesome. samo, tak. to samo miejsce, takie jakby całkiem, całkiem pierwsze. Oraz chciałam powiedzieć, tak? że bardzo Ci serdecznie gratuluję wsetnego odcinka. Dziękuję. I że się cieszę, że tu jestem i cieszę się na spotkanie z Tobą. Dziękuję. I cieszyłam się z tamtego i cieszę się z tego. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. <laughs> Słuchajcie, dobra, wymieniliśmy uprzejmości. To jest bardzo fajne wszystkim polecam mówić prawdę, co się czuje, i się nie wstydzić tego, bo uczucia są piękne i, i warto je wyciągać na wierzch. Napisałam w tym felietonie to, co mi właśnie przyszło do serca, kiedy sobie pomyślałam o tym powrocie do siebie i o tym, że boimy się siebie poznawać, i o tym bym chciała dzisiaj porozmawiać z Tobą. Dlaczego tak bardzo się boimy poznać samego siebie? Przecież my jesteśmy pierwsi dla, dla siebie, i dla, później dla innych musimy być najpierw my pierwsi dla siebie. Trochę to zabrzmiało pokrętnie, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Pierwszy, ja to, na to patrzę w perspektywie w jakimś sensie historycznej, ale nie żebym tutaj miała o Mieszku I albo o Arystotelesie mówić, <laughs> tylko pierwotnie, ja, wydaje mi się, że podstawowa, podstawowy powód, dla którego się obawiamy tego spotkania, jest taki, że jakby, jak wielu z nas, jak byliśmy małymi dziećmi albo w ogóle niemowlętami, a potem małymi dziećmi, dziećmi, to dostaliśmy taką informację od osób, od których w jakimś sensie zależało nasze, nasze życie, czyli od naszych rodziców, opiekunów, czy najbliższych, że potrzebujemy z różnych powodów jakoś siebie schować. To znaczy bardzo wielu rodziców i opiekunów, zwłaszcza w, no tak umownie mówiąc, pokoleniu naszych matek, chociaż tutaj sobie odjęłam lat, miało... Ja lubię takie, takie sformułowanie, że nie miało kompetencji, mhm. bo to nawet nie jest kwestia tego, że, że, że miało złą wolę albo chciało nam zrobić na coś, tylko z powodu swoich z kolei tam uwarunkowań i tak dalej. Nie miała takiej podstawowej kompetencji rodzicielskiej, którą y, psychologowie i terapeuci nazywają pomieszczaniem emocji. Pomieszczaniem? Pomieszczaniem, czasami się mówi kontenerowanie, czyli robienie przestrzeni. Czyli na przykład. Ym, Córka um, przychodzi wściekła, um, i um, matka może, lub ojciec um, może powiedzieć, um, jesteś wściekła, a może powiedzieć, przestań się złościć. Mhm. No i to pierwsze jest sytuacją. Takiego, takiego odzwierciedlenia emocji i pomieszczenia, jeżeli ro, rodzic potrafi to powiedzieć spokojnie, to ta dziewczynka dostaje informację, że właśnie się wydarzyło coś, co się nazywa złością i że jest na to miejsce. Tak? Tak. albo chłopak, chłopa, który płacze, tak już mówiąc no, tak. stereotypowo, też może usłyszeć nie masz się, albo smutno ci. Mhm. No i jak rodzice czy opiekunowie tego nie potrafią, to dziecko ileś tam, set, ileś tysięcy razy, bo już to się dzieje codziennie. Dostaje taką wiadomość, że, żeby dostać akceptację, to musi się jakoś poprzykrawać. No i przestając komunikować te uczucia światu, no bo one są w cudzysłowie jakby zakazane albo nieakceptowane, potem sam przestaje je rozpoznawać. No i w ogóle uczy się takiej swojej przebranej wersji siebie. Więc to zaczyna nie zaczyna się my dopasowywać nie nie? Tak. do tego. Tylko to jest taka, taka sytuacja że w dorosłym życiu um, stosujemy archaiczne strategie. No bo okay. wtedy to miało jakąś funkcjonalność, jakiś sens. Jak dziewczynka na przykład... O oh, Boże, nawet nie, nie. Nie chcę nawet zaczynać, bo to wiesz, te wszystkie historie z warsztatów mi się przypominają, jak myślę, jak straszne. Często ludzie mają doświadczenia z tych no. swoich początków. Nic dziwnego, że potem rzeczywiście trzeba ruszyć w taką często żmudną i znojną drogę powrotną. No dobra. Yy, wiesz, dlaczego nie chcemy. Dobra, no to powiedziałaś, że wiesz, dlaczego się boimy. No i tutaj yy, ci ludzie, którzy to usłyszeli, a się boją dalej, to się rozkokosili w tym swoim. No właśnie, wytłumaczyła na de Barbara, że mamy prawo nie chcieć do siebie wracać. Dziękuję bardzo. A teraz otwieramy te drzwi. To znaczy, ja bym jeszcze zanim otworzymy te drzwi, to ja bym tutaj jeszcze chyba miała taki rodzaj. Zachęty czy argumentu, żeby sobie popatrzeć na alternatywę. To znaczy, co to znaczy żyć bez kontaktu ze sobą? Mhm. Dla mnie to jest troszkę takie, jakby nie żyć. To znaczy, jest w tym rodzaj um, przetrwania, mi się tak. wydaje, takiego życia, żeby prze, prze, przeżyć, nie? Jakieś, no i ja po, powtarzam, mechanicznie, jakieś mechanizmy, które, jakieś ruchy pff, no, nieaktualne, nie dające mi wyrazu. Um, w jakimś sensie nie robię swojej roboty w takim sensie, że no nie mówię swoim głosem. nie, Jakoś tam nie ma mnie. Mhm. I no, z, te, z, tej, z tej akurat relacji z sobą, samą, z sobą, samym się nie wywikłamy i nie rozwiedziemy się ze sobą. Możemy tylko być w albo dobrym, albo złym związku. Więc no, można przeżyć swoje życie jakby obok siebie, czy też poza sobą. Ale wtedy po co, co? To za życie, nie. No, i dobra, i doszliśmy do takiego momentu doszłyśmy do takiego momentu, że wiemy już, no bo tak jak ci mówiłam, widzę, że ktoś potrzebuje pomocy. I mówię. No, bo skoro mówi o tym, że jest mu źle, to już jest pierwszy sygnał, że rzeczywiście jest mu źle i chciałby coś zmienić, ale w momencie, kiedy dajesz jakieś propozycje, co można by z tym zrobić, to tak jak napisałam w fejtonie, nie, no, gdzie tam to by rok zajęło, wiesz, co to jest na przykład rok w kontra całe życie, nie? Oczywiście nie ma zasady w terapii, jak szybko to się wydarzy, nie? To wszystko zależy od tego, na ile jesteś gotowy i ile tam masz tego bagażu w tym swoim plecaku, ale. I chciałabym jakoś tak... No bo ja już tam byłam i też, i też miałam takie same myśli. I, I wiem, że to tak jest, nie? Że ja też, jak mi ktoś powiedział, że terapia, to ja tak, Jezu, dwa lata? Wiesz, no przecież to jest kupa czasu, co? Ja będę dwa lata pracować nad sobą? Ale no, gdyby nie to, to bym tutaj teraz z tobą nie siedziała. Wiesz, ja bierze... A i tak widzisz, że się później boję. No tak, jak też powiedziałam, że ty też masz ty, ty też nie jesteś po prostu wszystko wiedzącą osobą, która nie popełnia błędów. I żeby ludzie się nie nastawiali na to, że to tak będzie, nie? Tylko. Dajemy sobie na te błędy prawo i możemy sobie z nimi już robić co chcemy, nie? I się no, na nich nawet uczyć. Wiesz, w ogóle myśl o tym, żeby być kimś doskonałym albo idealnym, napełnia mnie szczerą grozą. Mm. Znaczy, gdyby mi ktoś teraz powiedział, że ja mogę. tak, Ktoś mi pokaże, gdzie jest guziczek, żebym była doskonała albo idealna, to po prostu staramy się być jak najdalej od tego mm. guziczka. I... A co by się stało, jakbyś go nacisnęła? No zamieniłabym się, wiesz, no, nie wiem czy widziałaś Truman Show, Tak. no to, no to zamieniłabym się w tą ym, postać, wspaniałą y, z kontynent aktorkę, y, która grała właśnie żonę y, Trumana. I jak ci, ci, z, y, te z was i ci z was, którzy oglądali Truman Show, no to zakładam się, że... Założę się, że kibicowaliśmy jemu, żeby z tego idealnego świata, gdzie wszyscy się um, uśmiechają się na swój widok, machają sobie ze swoich idealnie, um, idealnych um, ogródków, um, to, to że wszyscy kibicowaliśmy mu z jakiegoś powodu, żeby on się stamtąd wydostał. Mhm. Truman, uciekaj. Mhm. To nie jest um, prawda. Tak, to no nie właśnie. to no nie, nie jest prawda. Jestem ba... nie jest tak, że nie chcę, wiesz, jakoś tam pracować nad swoimi wadami. Masz wady? Dobra, powiedz jakąś jedną na zachętę. Ja też mogę jakąś powiedzieć. To nie, Moje milczenie nie po, to polega na tym, że przelatuję różne, i zastanawiam się, którą wypracuję. Która najfajniejsza. To, to sytuacja klęski urodzaju. No mam ym, na przykład y, taką. Ym, znaczy, ja w ogóle lubię. Um, bardzo często w, w, wiem, że wada jest też zaletą. Czyli, na przykład, jak ktoś jest twórczy, a mam, jestem osobą twórczą, jestem dość o tym przekonana, to równocześnie drugą stroną tego jest jakiś rodzaj takiego. Można by to nazwać, może się to przerodzić w jakiś rodzaj chaosu. Mm -hmm. Czyli, na przykład, że podejmuję jakąś decyzję albo coś mi się podoba, za dwie minuty mi się nie podoba, za trzy minuty mi się z powrotem podoba. No i wydaje mi się, że to jest na trudne, nawet wiem o tym, po ponieważ było mi to komunikowane, na przykład dla osób, które, um, które są blisko ciebie, które są blisko mnie i które miały jakieś takie um, jakieś przywiązanie do tego, że powiedziałam tak, tak, to tak decydujemy. Mhm. Mam to samo, um, wiesz, niestety. Myślę, że to jest trudne dla ludzi, którzy e... są bardziej uh, stabilni. Tak, jest to trudne, ale w ogóle Super przełomowy moment to jest to, kiedy daję, bo życie z tym i nie danie sobie do tego przyzwolenia jest turbo trudne. Ja tak próbowałam kiedyś, właśnie, że jak zmieniłam zdanie, to było mi tak głupio, że niosłam to w sobie cały czas, i już wiedziałam, że idę w to, czego ja nie chcę jednak, ale już nie chciałam się przyznać do tego, że zmieniłam zdanie, bo się bałam właśnie, że ktoś pomyśli, że jestem jakaś niestabilna albo jakaś wiesz. A teraz po prostu jak o, sobie dałam prawo mam, mam pośledzenie o. inteligencji takiej y, matematycznej Jezu, ja też? to wydaje mi się że no tak jakby ten mózg y, tam y, nie ma tam y, nie ma Umówię albo też. nie ma albo tak głęboko śpi, że to jest y, no. czy to jest jakiś zarzewie u ciebie w domu y, nie no, może już twój mąż odpuścił bo mu jeszcze się do mnie ciągle nabija jak na przykład wyciągam kalkulator żeby dodać jakieś proste liczby do siebie 6 do 8 albo no, coś takiego na Wiesz, co? Boże, jak może. miło, że tak. z tego się chyba. A, mój, a mój się Ale nawijam. wiesz, no, ja jestem. E, e, czekaj, prawie 30 lat z jednym mężczyzną. E, więc ja już. Ja, już e, ja wiem. Nie, no, nie, raczej bym jestem powiedziała, 10. że. No, to też długo. Że, że różne rzeczy usłyszałem na swój temat przez te 30 lat, podobnie jak on wreszcie. No, ale też pięknie się zmienialiście na pewno przez te 30 lat, nie? i to jest super. Na przestrzeni takiego właśnie długiego związku, długiej relacji, jak i dalej się jest ze sobą, to sobie można zrobić takie podsumowanie, wiesz, co było, jak się zaczęliśmy spotykać, a co jest teraz. No, wy to w ogóle oboje jesteście w. w nie wiem, jak wy to w ogóle ogarniacie dwoje psychologów i co? Nie, nie, on nie jest psychologiem. Jakim on jest? No, wiesz, on się zajmuje teraz najbardziej podróżami. Ale on nie jest w ogóle psychologiem z wykształcenia? Nie, nie. on nie jest psychologiem z wykształcenia, i to jest, yy, i to jest yy, on, yy, ja go poznałam, jak był dyrektorem w biurze poselskim. Myśmy się poznali przy kampaniach wyborczych, jak ja pracowałam w kampaniach wyborczych. Natomiast on yy, nie jest psychologiem, i to jest też dla mnie bardzo odświeżające. To oczywiście wiesz, no, trochę my się też bardzo jakoś przenikamy, mhm. więc ym, ym, ta. Perspektywa, powiedzmy, psychologiczna, no już go troszkę omiotła, podobnie jak mnie jego, jego perspektywa, ale to jest bardzo odświeżające, na przykład patrzeć na kogoś i słuchać w ogóle zdania kogoś, bo my ze sobą bardzo dużo rozmawiamy, kto patrzy na rzeczywistość tak jednak bardziej algorytmicznie. Okay. W sensie, wiesz, to czekaj, to prawo czy lewo, ale to tak. Czy nie? Nie wiem. Ja nie wiem, na przykład, ale, Często. ale teraz, ale pytasz teraz, czy za chwilę? Czy to... Bo zaraz może mi się zmienić. Tak. No, właśnie. <laughs> Słuchaj, no dobra, wracamy na naszą ścieżkę, którą, którą podążamy całe życie i napisałam tam, i chciałabym się zapytać się, czy się z tym zgadzasz, że możemy w każdym momencie naszego życia zejść ze ścieżki i możemy się też nawet cofnąć, bo. Ja tak myślę i teraz albo mnie wyprowadzisz z tego mojego radosnego i yy, optymistycznego myślenia, albo się z tym zgodzisz. Nie wiem, co będzie. To znaczy, wiesz, ja uważam, że to jest bardzo pożyteczna perspektywa i że ym, takie założenie o sprawczości jest bardzo ym, ym, takie no, zdrowe i w ogóle dobrze rokujące. Mhm. Czyli jestem przekonana, że lepiej jest wierzyć, że się ma wpływ, niż że się nie ma wpływu, a nawet wiem, że były takie badania, które mówiły o tym, że w ogóle zdrowie i to nie tylko psychiczne, ale też fizyczne najmocniej jest koreluje, najbardziej jest związane z takimi dwoma czynnikami, czyli że masz naj, największe szanse na to, że nie zachorujesz, nie zwariujesz i będzie ci dobrze. Jeżeli po pierwsze, znaczy to jakoś było egzekwo, masz sieć społeczną tak zwaną, czyli no ludzi bliskich sobie i to niekoniecznie... Zaufanych. Tak, to niekoniecznie, to może być krąg przyjaciół, to nie musi być, wiesz, mhm. Rodzina. mąż i yy, dwoje dzieci. Ym, ale druga rzecz, poczucie sprawstwa. Mhm. Czyli to, że czujesz, że masz poczucie wpływu, no totalnie robi robotę taką wewnętrzną, tak sprawia, że masz zaufanie do jakiejś właśnie wewnętrznej swojej instancji. Natomiast z drugiej strony, na przykład takie zdania w stylu, możesz wszystko, budzą moją daleko idącą rezerwę. No bo widziałam wielu ludzi w niezwykle trudnych okolicznościach, gdzie gdzie nie stanęłabym naprzeciwko nich i nie powiedziałabym, możesz wszystko. Okej, okay. a co byś powiedziała? Hmm. Gdybyś chciała jakoś podać inną perspektywę tego, wiesz, co się dzieje? Ym, chyba bym ym, w takiej sytuacji raczej starała się w, przejść na takie ym, stanowiska odbiorcze, mhm. niż nadawcze. Czy znaczy, nie? Yy, yy, wiesz, no to jest taki, yy, taki dość wyświechtany tekst, że człowiek musi sam sobie chcieć pomóc. Więc no tak jest. nie wierzę, że od tego, że ktoś coś powie komuś, żeby tak zrobił, a nie inaczej. No nie wiem, nie jesteśmy nie. na guziki, nie? Nie, absolutnie. I w ogóle to nie jest o tym. Ja nie chcę, tak, ja nie chcę tu dzisiaj w ogóle się mądrzeć i mówić, że tak jest, ale z perspektywy patrząc na, na to, na przykład, co ja robiłam, a miałam bardzo małe poczucie sprawstwa, sama sobie I... zabrałam. Po prostu gdzieś je gdzieś zgubiłam po drodze, a miałam je w tym czasie sprzed, a potem nagle go nie miałam. Dużo rzeczy się na to złożyło. Moje poczucie własnej wartości było naprawdę jak takie pończochy. Kiedyś się nosiło tak w kostkach takie zrolowane. Ale podjęłam decyzję, że właśnie nie chcę tak dalej, tylko chcę się nauczyć podejmować decyzje. To jest też właśnie moja wada, którą mój mąż mówi, Bo ty nie możesz podjąć decyzji. Ale mi jest bardzo często trudno podjąć decyzję, bo ja bym chciała trochę i to, i to. Jestem rozbita, nie wiem tak do końca, i już jak ten czas goni, że to już trzeba, to ja dostaję, wiesz, takiego, że to już, 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 i jak nie mogę mieć tych dwóch rzeczy, to mam trudność w podjęciu tej decyzji, więc to się też stąd bierze, ale no gdzieś jako dorosła osoba po prostu czasami mówię, dobra, to. Tak. I już niech się dzieje. I czy to jest Twoja decyzja? Tak, to jest moja decyzja, i to mi daje tą sprawczość. Po nie? czym idziesz do łazienki, zamykasz się. I mówisz, o Boże, czemu ja Dlaczego? nie wybrałam tego? No to jeszcze mogę wylecieć i powiedzieć: Nie, jednak nie, jednak nie. Ale jak już wiesz, no generalnie staram się podejmować decyzje i myśleć sobie, że najwyżej to będzie zła decyzja. I to jest to sprawstwo, które mam. Dla mnie też takim bardzo ważnym aspektem jest to, skąd idzie decyzja, z jakiej instancji, z jakiego źródła idzie decyzja. I tutaj chyba dotyka tego wątku, który, który, jak rozumiem, jest taki centralny dla tej rozmowy, czyli tego kontaktu z sobą samą, tak. rozumianego jako kontakt nie z... No właśnie, z, znaczy to jest coś, czego się nie wygoogluje. To jest coś, czego się nie obczai tabelkę. Tak. Kim, kim jestem? Wygoogluj sobie, kim Siri? jesteś. Kim jestem? Siri, ty, byłoby to bardzo ciekawe. Słuchaj, najcham no tu powiedziała co by powiedziałaś. Ja poznałam Siri. jednego pana, który jest psychologiem i badaczem i zajmuje się właśnie sztuczną inteligencją mm -hmm. i, i, i dużo rozmawialiśmy w ogóle w tym pociągu właśnie o tym i że emocje to będzie ta, że emocje to sobie ta jedna rzecz, taka, której nigdy sztuczna inteligencja nie będzie miała, i tylko my ludzie możemy to mieć. Miejmy nadzieję, że, Miejmy tak, będzie, nadzieję. że tak będzie. No więc wracając do tego, że ta decydująca, chcą raz tak, raz tak, albo jedno i drugie, no bo to jest w ogóle okrutne, rzecz, trzeba zdecydować. Że trzeba tak. Um, ale um, no, to, to jest dla mnie takie pytanie, czy ta droga, czy to jest, uh, czy ta trasa jest drożna, czy ja mam kontakt z tą swoją wewnętrzną instancją, już tam jakkolwiek by jej nie nazywać. Um, no a, bo... jak tam, a jak tam się dokopać w ogóle i żeby sprawdzić? No bo teraz mówisz że wewnętrzna instancja, nie wiem, czy na przykład ktoś to zrozumie, co to jest. Wiesz, ja myślę, że to w ogóle nawet nie jest tak, że to, jak mówisz, dokopać, to ta metafora zawiera taką sugestię, że, tak, że, że to, to jest trudne. ciężka praca Dobra. fizyczna i że to jest głębo i że to jest jakby też daleka droga. A ja, w gruncie rzeczy mam takie doświadczenie też po, po różnych spotkaniach z kobietami po wydaniu Czułej że jak bardzo dużo odpowiedzi jest bardzo dostępnych. Czyli jak no, zajrzeć tam? To, to jest centymetr pod powierzchnią. Czyli no, dla mnie takim narzędziem do kopania są pytania. Ale na przykład takie proste pytanie, co ja teraz czuję? Co się, co jest, też lubię takie pytanie, co jest teraz we mnie żywe. Mhm. No, jeżeli ja zadaję sobie pytanie, co jest teraz we mnie żywe. Ale właśnie nieco myślę, nieco uważam, niejako mam tego, co czuję, albo co się teraz odbywa w moim ciele, to są dla mnie takie krótkie um, wizyty w środku siebie samej. Tak naprawdę ta wizyta jest w jakimś sensie cały czas, no bo już ja nie żyję poza, poza swoim ciałem, tak. nikt nie żyje poza swoim ciałem, mhm. um, ale bardzo wierzę właśnie w krótkie, regularne, takie wizyty, zapuszczania się do środka, i wydaje mi się, że to jest też może alternatywa wobec no, perspektywy tam dwóch lat, tak jak terapii. mówiła, jeszcze iluś terapii. Mhm. Że, Od, że to można zacząć tu, nie? Że można zacząć tu. No dobra, a co teraz jest w tobie żywe? Tak, bo właśnie widzisz, dla mnie to jest tak, że ja sobie to potrzebuję sprawdzić. Mhm. No ja jestem teraz w takim miejscu, takiego pewnej mobilizacji, poruszenia, ekscytacji, z takim może kawalątkiem niepokoju. W takim miejscu jestem. Super. Dziękuję Ci bardzo. Chciałam, żebyś to powiedziała, bo żeby już dać przykład, jak to, jak to się robi, nie? bo myślę sobie, że bardzo dużo osób y, słucha. I chciałoby, no bo tego podcastu słuchają ludzie. On jest o tym, jak żyć świadomie i w ogóle jak żyć życiem swoim. Więc sięgają po niego ludzie, którzy chcą coś ze sobą zrobić. Nie ma tutaj ludzi, którzy nie chcą się rozwijać po drugiej stronie. No więc chciałam im dać takie, wiesz, już narzędzie, żeby mogli zlokalizować, jak to się mówi, nie? ale każdy może mówić oczywiście, jak chce. Natalia robi to w ten sposób, że, że się gdzieś właśnie. Ja też zawsze, jak się chcę ze sobą skontaktować, jak się od razu łapie się za serce, bo to Z jest. Serce, tak? tak, że nie to jest. jest za a, ja ta, a ja tu, nawet tutaj za serce dwie ręce, i właśnie jakiś wdech, wydech, i to już, to już daje taki moment, że się tam coś otwiera, nie? I też um, takie um, czasami się, jest takie słowo centrowanie, nie? że um, wchodzisz, skupiasz się na um, czy to jest oddech, czy na sobie. No i dla mnie to jest w ogóle. Też właśnie w, w przędzy o tym pisze, że to jest że takie, takie wydarzenie, że ja się sobie zadam pytanie, co ja teraz czuję, i co ważniejsze, nie skomentuję tego krytycznie, natychmiast pod tytułem: no ale jak ty masz czuć? Dlaczego ty czujesz niepokój? Czym ty jesteś poruszona, czym ty się przejmujesz? Znaczy, okay. bo to jest kłopot. Wydaje mi się, że często nawet ktoś robi ten pierwszy krok, ale potem zaraz następuje wchodzi w taki, taki nawet wiesz, taki rodzaj krytycznego komentarza, mm -hmm. i wtedy odtwarza to powiedzmy, pierwsze odrzuc odrzucenie pod tytułem Są rzeczy, które wolno czuć, i są rzeczy, których nie wolno czuć. Mm -hmm. Ale jeżeli ja to zrobię bez komentarza, tylko sobie właśnie to odzwierciedlę, Czyli na przykład powiem, poczuję smutek. Spytam się siebie, jak się czuję, i powiem samej sobie, to czasami nawet na jedna głos mówię, smutno ci. To mhm. dokonuje takiego aktu reparacyjnego, mhm. tak jakbym właśnie wracała do tego miejsca i mówiła, ale wtedy tak, ale teraz już. Wtedy nie mogłaś czuć, ale teraz już możesz. Okej, okay. super to jest. No właśnie, tak sobie myślę, widzisz, bo to. Bo my bardzo często szukamy całe życie kogoś, komu możemy zaufać, kogoś, kto właśnie nas będzie wspierał, kto... Bardzo często lokujemy to właśnie w mężu, przyjaciółce, ale my same sobie możemy i sami sobie możemy to dać, nie? to właśnie to zaufanie przede wszystkim do siebie. Bo my bardzo często chyba sobie nie ufamy, że to, co ja czuję, może to nie jest jednak to. Ja na przykład też tak miałam. Czasem nawet mi się to jeszcze zdarza, że się wolę upewnić jeszcze. Wiesz, tak, żeby ktoś jeszcze to powiedział, a nie tylko ja. No wiesz, ja też bardzo wierzę w takie wspierające przestrzenie, czy właśnie w związku, czy w przyjaźni, czy, czy w kręgu, pod warunkiem, że one nie zastępują. Że to no nie jest właśnie zawieszanie się tylko na kimś. Tylko upewnienie się, jeśli, ale jednakże baza jest tu, we tak. mnie, nie? No wiesz, nawet z takiego porządku logiki, no, ktoś inny nie może wiedzieć, jak ty się czujesz. No nie bo to jest y, fizycznie no, Kataria, niemożliwe. Jak, co ty myślisz, jak ja się czuję? Jak tak <grym> popatrz na mnie, powiedz mi co? Co ja tak naprawdę ja czuję tak naprawdę i czy czuję? mam prawo to czuć? No właśnie. Ja czuję wdzięczność. W ogóle to jest wdzięczność to jest w ogóle ostatnio u mnie takie uczucie dominujące. Totalnie się tym jaram, bo kiedyś tylko słyszałam, że tak trzeba czuć tą wdzięczność, trzeba, a od jakiegoś czasu zaczęłam ją naprawdę czuć i jest to super. No to jest w ogóle naj, to jest ja najbardziej prostu, przekształcająca mózg no, emocja. I przestałam się też wstydzić o tym mówić, no bo ta wdzięczność, to ta wdzięczność, czuję wdzięczność, co to, to jest ta wdzięczność, ale po prostu ja jestem dzisiaj wdzięczna za to, że nagrywamy tę rozmowę i kropka. I w ogóle, że jesteśmy tu razem i ja nie muszę więcej, wiesz, a kiedyś to myślałam, że to tak trzeba obudowywać, obudowywać, no bo musiałam wstać o szóstej, coś tam. I jestem teraz, jak mnie pytasz, jestem szczęśliwa, wdzięczna. Nie wiem, co dalej hmm. będzie w tej rozmowie, bo mam tu dużo notatek, ale płyniemy sobie. I to też jest świetne. Czuję się po prostu dobrze tu, gdzie siedzę dzisiaj z Tobą. Hmm. Dziękuję Ci za to. I sobie również. O, widzisz? Podziękowałam sobie. Słuchaj, co to są w ogóle te wewnętrzne dzieci? Teraz się tak dużo o A kiedyś się w ogóle nie wiedziało nawet, że one istnieją, nie? No bo to tak. Dzieci, no teraz nagle też yy, yy, psychiatrzy na przykład yy, yy, diagnozują ADHD u dorosłych. I moja pani doktor mówi tak, no ale pani Justyno, no bo. Co z tym ADHD się dzieje jak dziecko ma 18 lat? Idzie do domu dziecka dla ADHD? Wiesz, A, że ono dalej fajnie. jest, no bo to była jakieś choroba po prostu cho, choroba, jak to się nazywa, spektrum, nie wiem jak to nazwać, nie ja wiem, okoliczność, okoliczność psychiczna, która była przypisana dzieciom. Nie, że to było, tak. to było dla dzieci, dzieci, które nie chciały usiedzieć w ławce na przykład, tak, bo to już były niesforne i tak dalej. No ale teraz coraz więcej dorosłych się diagnozuje w ten sposób. No i Teraz wróćmy też do tego, że kiedyś, jak się było dzieckiem, to się było dzieckiem, a potem się już było dorosłym i koniec. A teraz ty, okazuje się, co ja też jestem totalną fanką, że my mamy te wewnętrzne dzieci dalej w sobie. Wiesz, ja tutaj mam, jeśli chodzi o te wewnętrzne dzieci, to jestem przygotowana do odpowiedzi w kilku wersjach. Nie to znaczy, coś wybrać? To znaczy tak. Znaczy w sensie takim, że na przykład dla takich umysłów inżynierskich, to może ja bym powiedziała, że to jest jakaś metafora. Chociaż, żeby, żeby uspokoić, znaczy, tak, że to jest tylko taki symbol. Okay. Tego, że mamy w sobie, no na przykład różne uczucia, które mogą być podobne do tego, co doświadczaliśmy, jak byliśmy um, mali. Mm -hmm. nie? To znaczy, że na przykład jak jest sytuacja jakaś um, um, wyjątkowo trudna, to mogę nagle dla mnie subiektywnie, no bo nie ma inaczej, trudna. To, to mogę poczuć lęk, który mi przypomina taki lęk, który miałem jak tam nie wiem, szedłem do szkoły jak miałem 7 lat, nie czy czy coś takiego. Ale też ja lubię tą taką bajkowość i w ogóle tą taką metaforykę wewnętrznych postaci i Ba lubię sobie nazywać w ten sposób. Można też powiedzieć, że są różne wewnętrzne motywy, głosy i tak dalej. Ale wiesz, no, totalnie czuję w sobie dziewczynkę. No, to jest na poziomie uczucia, to już jest <laughs> dla ciebie. <laughs> I obstawiam, Dzięki. że dla wielu ze słuchaczek i słuchaczek. Myślę, że tak. No. Totalnie czuję w sobie dziewczynkę. W ogóle jak mówię to. To już czuję, że przy ostatniej sylabiona się wyjdzie. Już, jest, już, już jest. się głos zmienia. Już mi się oczy świecą, nie, znaczy czuję. Też. Um, znaczy wierzę, wiesz, że um, bardzo często jak w ogóle zaczynam pisać um, o tych wewnętrznych postaciach, sobie wygooglowałam. Oczywiście zaczęłam takiej sz, sz, tej żenującej czynności, że wygooglowałam um, no, wewnętrzne dziecko. Chciałam tak. zobaczyć, co tam się w ogóle. Odbywa. Też googlowałam przed naszym spotkaniem. Tak, no i nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, że ciągle jest o zranieniu. Zranienie, zranie, zranione dziecko, tak. traumy dzieciństwa. No bo rzeczywiście to, co niezagojone, jest jakoś tak bardzo w człowieku wyraźne. Ale też um, coraz bardziej odkrywam tą taką twórczą, radosną, obcesową, peł pełną energii um, dziewczynkę właśnie dziką. I tak, tak jest na Twoich warsztatach też. Budzimy tą dziką dziewczynkę. Budziłyśmy. Budziłyśmy. I Oj, obudziłyśmy. Obudziłyśmy. I to było też niezwykłe doświadczenie. Tak, yy, na początku nie było wiadomo, wiesz, gdzie to zajdzie, nie? I. O, a propos podejmowania decyzji. Pamiętasz, co miałam na warsztatach? Miałam dwa zdjęcia. Tak. I szło już to koło, szło już to koło do mnie, a ja cały czas te dwa, po prostu widzisz, i tak mam zawsze. I już zaczęłam to po prostu akceptować jako... I czekaj, jakie to było potem kryterium? Jak czujesz coś takiego? No tak, ale ja się bardziej zastanawiałam, jak to dziewczyny, co mm. dziewczyny powiedzą na temat tych zdjęć, mm. nie? I ja bardziej chciałam to, ale jednak tamto mnie ciągnęło drugie i wybrałam to jednak, które, które głos serca mój mówił, że jednak to jest bardziej... Ja, ta dzika dziewczynka, nie? Ta Justysia. Ale też miałam po prostu jakieś rozdarcie, jakbym co najmniej, wiesz, decydowała o czymś, co na czym zaważy, co zaważy na moim życiu. No bo naprawdę w ogóle rozdroże, to jest okrutne miejsce. No, ja tam mam dom na rozdrożu. <grym> tam, się, tam sobie wybudowałam dom i tam siedzę na razie. No, w sumie dwie drogi to zawsze. Właśnie, to jest właśnie taki sposób, żeby metaforycznie pokazywać sobie, jak wiele jest możliwości. Tak, 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 dokładnie. No dobra, wewnętrzne dziecko. Y, albo, y, no, idźmy w wersję jednak y, postaci. Tą nie dla inżyniera, tylko tak, dla to, świadomych to będzie, osób, które to się chcą rozwijać. To będzie nam lżej zrobić. Y, jak inżynier nie dorozumie, to może gdzieś doczytać dzisiaj. Tutaj odsyłamy do lektur jakichś może właśnie tych internetowych, tam jest o zranieniu tak, <laughs> dużo. Ale my dzisiaj mówimy właśnie o tym, bo to ja, dlaczego ja chcę o tej dzikiej dziewczynce, o tym wewnętrznym dziecku, które poznałam dzięki Tobie, bo ono jest, jest zranione, oczywiście, ale można to jak to powiedzieć ukoić. Samemu. To jest też piękne, w tej podróży, którą się odbywa tam do środka. Trochę odkręcić. Trochę odkręcić i tak, że to że nie potrzebujemy do tego tych ludzi, którzy, przez których się tak czuliśmy, nie? To już, jest, to już było. To w ogóle. To, to, to nie jest o tym, nie? Znaczy, powiedziałam, że trochę odkręcić, a równocześnie. Bo, bo myślałam, że właściwie nie. To znaczy, no bo co to znaczy zranione dziecko? No to na przykład znaczy taki moment, nie wiem, rozżalenia, kiedy ktoś ci zrobi przykrość, albo smutku, jak się coś złego wydarzy, albo lęku, jak no, coś się wydarzy, co cię odpala, albo no, jakiegoś po, po, porzucenia. Yy, tak. tak, albo poczucia, no poczucia porzucenia. Poczu, poczucie. No i wtedy ja na, mi, mi bardzo przydało się, że porzuciłam taką ambicję, żeby dojść do takiego momentu w moim życiu, że w ogóle nie będę czuła tych stanów. Wydaje mi się, że to by było jakiś no, bez sensu. byłby ten muzyk znowu. Tak. Ten... tak, taki właśnie ten Truman no, i tak. Truman Show. Tylko raczej mam taką aspirację, co mi się raz lepiej udaje, a raz gorzej, ale częściej mi się udaje niż nie żeby przy sobie stawać w takim momencie. No wtedy dziecko zranione, tak jak nie, dziecko, które się wywali, nie? I ma tam odarte kolano i przychodzi, a tam rodzic nic się nie na stało. to A dobrze, bo jeszcze my mamy tak, nic się nie, nie stało. Nie? Tak, ja mam no to teraz. To jest... Ja mam teraz totalną paranoję, żeby tak nie mówić, do tak, mojego syna, no właśnie, który się wywala. Mówisz? No uznaje to, co tak. się stało. I jeżeli jest ktoś blisko, kto, nie wiem, jest niania, albo ktoś u nas w domu i no wiadomo, to się mówi teraz tak pokazuje taki cudzysłów, kto nie widzi, w dobrej wierze, żeby to dziecko mm -hmm. tak odwrócić uwagę i tak dalej. Mm -hmm. Ale no jeżeli dziecko płacze, bo się wywaliło, tak. to znaczy, że coś się stało. Tak, jeśli boli, to boli. Jeśli przychodzi do mnie 14-letnia córka z jakimś problemem, który jest dla mnie wyimaginowany, bo wiem, że to jest po prostu... Mogłabym przewrócić oczami i powiedzieć, że nic się stało, ale dla niej to jest problem na miarę jej życia teraz. Tak. Więc się stało. Tak, no i tak Pociąg jedzie, nie wiem, czego go będzie słychać, uwaga. Tak, ale to jest w ogóle ładny dnie. Ja lubię ten dźwięk pociągu. Słyszycie go? Może nie. nie. Pociąg ty jedzie, tyle ludzi, <grym> tyle <grym> historii, no właśnie, tyle emocji, tyle <grym> wewnętrznych dzieci. <grym> no, no to właśnie, wiesz, wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo dobra okoliczność. Ci z nas, którzy, którzy są rodzicami, że mamy taki rodzaj precedensu, <grym> że... No właśnie, stajemy, bo zdecydowana większość z rodziców, na których teraz patrzę, a szczególnie z bliska patrzę na matki, ale myślę, że ojcowie też coraz bardziej to robią. Staje do takiego zadania, żeby towarzyszyć tak. dziecku w tym, co łatwe, lekkie i w tym, co trudne, bolesne. I to jest tak. Taki rodzaj umiejętności, którą bardzo często nabywamy właśnie dlatego, że czujemy, że ona jest potrzebne, bo kochamy nasze dzieci i chcemy im to dać. Tak. No i teraz to jest pytanie: czy ja mogę zrobić takie wytnij i wklej ku sobie samej, wtedy, kiedy we mnie pojawiają się te stany, które można by nazwać dziecięcymi. Mhm. Ja no myślę, że jest... możesz i że wręcz no. to jest wskazane i w ogóle dzieci nas bardzo dużo uczą. O. No i jeśli Czasami żeby... więcej, niż byśmy się chcieli nauczyć. Dokładnie, o nas samych. Bo są lustrem bardzo często. Jezus, jakie to jest trudne. No ale rzeczywiście, żebyśmy... No to jest chyba ta odpowiedź. Żebyśmy siebie traktowali w ten sposób, jak chcemy traktować osobę, którą kochamy najbardziej. Czyli na przykład nasze dziecko, nie? Tak, ale też ja myślę właśnie o tych dziecięcych, wewnętrznych postaciach jako o niezwykle... Znaczy ja mam ogromny też szacunek, że to nie jest tylko sytuacja opiekuń, opiekuńcza, ale że na przykład myślę, że gdybym nie miała tej żywej struktury w sobie, tej dzikiej dziewczynki, to byłabym smutna, nie byłoby we mnie radości. Na przykład, no, moją, kiedyś mnie mój syn spytał, mamusiu, a to jeszcze było mamusiu, wiesz, hmm, to było takie ja, ja, tak ja mam mamusiu teraz, bo mój synek ma trzylatka. O, 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 o. Najlepiej. Pożyczę ci, jak chcesz. To jest <laughs> ten moment, kiedy się nie mówi, ciesz się, póki możesz. Tak, dokładnie. Lub się mówi, co jest okropne. Dokładnie. Ale, bo później że, to będzie. Tak, no i to są takie głupie teksty, ale pewnie prawie każda z nas je słysza. Tak. No w każdym razie, że... Mamusiu? Tak. Mamusiu, jaka jest twoja ulubiona czynność? spytał mnie mój syn. Ja próbowałam sobie, naprawdę się zagłębiłam w siebie, bo niestety <laughs> uczciwie nie mogłam powiedzieć, że to jest czytanie filozofów <laughs> albo, albo, nie wiem, nawet joga, nawet czy cokolwiek. Powiedziałam, znalazłam w sobie taką odpowiedź, że moją ulubioną czynnością jest patrzenie. Rzeczywiście to uwielbiam patrzeć. I tam się często we mnie, ponieważ świat jest, no, piękny, mhm. piękny, to, to często temu towarzyszy uczucie, jakim jest zachwyt. Tak. I dla mnie to jest e, z dzikiej dziewczynki tu powinna taka muzyka teraz popłynąć. Ja ją słyszę już w swoich uszach, że ona tutaj teraz tak płynie taka muzyka, i właśnie ja ci tak widzę, i tak cię widzę też, jak y, pamiętam, jak przyszłaś y, y, na drugi dzień naszych warsztatów po ognisku, i mówisz, że poszłaś wcześniej do pokoju i sobie włączyłaś coś bo potem jeszcze zobaczyłaś jakąś gwiazdę przez okno. No, pamiętasz kapela to się kapela, i sprawdziłaś, jak ona się nazywa, i to też był taki zachwyt. Ja też to mam i uwielbiam patrzeć też na ludzi. Tak jak powiedziałaś, że jechał ten pociąg, że tam tyle ludzi, tyle emocji. Stałyśmy dzisiaj na dworcu z Anią, z którą przyjechałam dzisiaj do ciebie i patrzyłam, nagle zatrzymałam się na mężczyźnie, który stał z telefonem przed pociągiem i mówię, co on robi? Zainteresowało mnie to. I on słuchaj stał, ten pociąg jechał do Berlina, potem przeszedł tak trochę dalej, myśmy tam zajrzały, kto tam siedzi. Tam siedział jego syn, taki całkiem dorosławy już, hmm. ale wciąż jego synek, hmm. który widocznie odjeżdżał daleko. I on trzymał ten telefon cały czas, wykierowany na niego, i on czekał, aż on będzie odjeżdżał, żeby, on, żeby go nagrać, żeby odje... ten pociąg, to było, to było tak niesamowite. I on stał. Ten pociąg odjeżdżał, słuchaj, i patrzyłyśmy z Anią na niego, nie spuszczałyśmy wzroku, i on, oczy mu się zaszkliły, ale jego twarz zaczęła nagle drżeć w każdym kierunku. Rozumiesz, to się działo Niezwykle. w środku niego. Zobacz, tak. mam no, resztę normalnie. Ja, I myśmy się błagały. Ja tak, a ja właśnie już też mam I patrzyłyśmy oczy. na niego, i on po prostu z jego twarzą, on nie chciał tych emocji pokazać, ale działo się w nim tyle, po prostu ta twarz zaczęła, wiesz, po prostu tak się wyginać, nie? takie grymasy nagle. I oczy zaszklone, i ten pociąg odjechał ja on tak jeszcze chwilę, postał i poszedł. Nie? I miał nagrane to, jak ta niego scen odjeżdża. To była taka scena, wow. Tak. No i gdybyśmy siedziały w telefonach albo gadały ze sobą i, i nie patrzyły, to byśmy tego nie złapały. Nie warto patrzeć i obserwować ludzi, po prostu, co się tak. dzieje. Ja to też kocham. No to jest też um, taka okoliczność, która potrafi wyciągnąć yy, z, z bólu, czy z yy, nie daj Boże rozpaczy, że. Yy, Wiem, że na przykład mi jest dużo łatwiej patrzeć, wtedy jak mi jest dobrze, mm. że w złe dni um, łatwiej jest tak się zasklepić Zamknąć. właśnie w tych takich um, trudnych swoich uczuciach. Um, no, myślę, że też dla, tak dlatego tak pociągająca jest podróż, że podróż jest sytuacją, która bardzo mocno sugeruje, żeby patrzeć. Tak, tak. No i poznawać, też lubię. Muszę gdzieś pojechać. Boże. No. Zatęskniłam skniłam jakoś właśnie teraz. Dobra. No to dobra, mamy to wewnętrzne dziecko. Ustaliśmy, że ono jest, istnieje. Ludzie, it's official. No to jest no potwierdzone. To jest, to jest nasze stanowisko. tak, no tak powiedzmy. Tak. No. no ale no, tutaj ono musi tam być skoro. Ja je czuję, ty je czujesz, tyle kobiet, z którymi pracujesz, je czuję i je. No, widzi. Zatem, wiesz, no, no przecież tak jak się drzewo przetnie, no to przecież ono ma to, ten pierwszy swój. Oczy, którymi teraz na siebie patrzymy, no to są oczy tej. Justysi czy Tajeczki, Tajeczka. Którą, Tajeczka. E, którą byłyśmy no. siłą rzeczy, Boże. ten początek jest w nas. No bo przecież e, tak właśnie nie odszedł, nie wiem, jakby powiedziała ta terapeutka, nie odszedł do e, domu dziecka, domu dla dziecka dzieci. w wieku lat 18. Tak, dla dzieci. Tylko jesteśmy jest częścią nas. Na dom dziecka dla wewnętrznych dzieci. <laughs> tak. Boże, nie się śmiejesz, ale mi się to teraz wydało tak po prostu straszne. No, ale Słuchaj, trochę tak jest, że jest. takie takie puste instytucja. sale. No nie, no bo dużo ludzi w ogóle znaczy, nie. Znaczy nie puste, tylko wiesz, puste za... puste, wieloosobowe takie. Takie duże sale, zapełnione dziećmi, no ale tak. właśnie, słuchajcie, wypuśćmy Samotnymi. nasze dzieci wewnętrzne z tego domu dziecka już. Tak, dajmy im dobry dom. Dobry dom w nas, Tak. cieplutki, milutki, nie? Znowu jedzie pociąg, znowu podróż. Dobra, zostawiamy ten pociąg, może go nie będzie słuchać. Widzimy go przez okno, i jest super. Ehm, a co możemy usłyszeć? Jak się skontaktujemy z wewnętrznym dzieckiem? No wiesz co, ja tego wręcz absolutnie nie chcę wiedzieć za kogoś, natomiast bardzo zachęcam do. Do tego rodzaju, żeby się właśnie we mnie wydarzył, tego rodzaju eksperymentu, czyli na, no tam, gdzie ktoś sobie, ty, ty sobie kładziesz rękę na sercu, ja sobie kładę rękę na brzuchu, też czasami się mówi, że jedna na brzuchu, druga na sercu. No i na przykład, jakbym poprosiła, Nasze słuchaczki, czy słuchaczy, czy ciebie i mnie, żebyśmy zobaczyły tą swoją wewnętrzną dziewczynkę, czy chłopca. No to obstawiam, że ją zobaczymy mhm. i że ona będzie w jakimś krajobrazie, że jeśli sobie zrobimy taką pracę. Chciałam powiedzieć pracę wizualizacyjną. No to jest obrzydliwe sformułowanie. z Ja takiego to uwielbiam zimnego w tobie, że ty masz świata. takie zakorzenione sformułowania, które ci tak wymykają i ty je zaraz uciekasz mi stąd. No, tak, no, ale wiesz, no, <grym> trzeba znaleźć jakieś inne. W każdym razie, że, że to jest bardzo dostępne. Czyli jakaś praca wizualizacyjna. No w sensie, no, zamykasz na... oczy i patrzysz gdzie Podróż jest... Podróż głąb siebie. Gdzie jest moja, gdzie jest teraz ta moja dziewczynka? W jakim krajobrazie? Gdzie siedzi? Gdzie ona jest? No i coś tam zobaczysz, nie? Mm. Ja wiem, gdzie moja jest. No już wiesz, a popatrz, a ja liczyłam i 3 sekundy, nie? Czyli ja nie mogę pójść z tego ogrodu botanicznego. Co A ty co? Ja ogrodzie, ogrodzie cały, ogrodzie, cały ja czas się siedziałaś tak na tych schodach. Tak, z tego zdjęcia co przywiozłam na warsztaty. Ja jestem w ogrodzie botanicznym i to jest w ogóle moje miejsce. W ogóle jak będzie wiosna, to pierwsze co zrobię, pójdę do ogrodu botanicznego, żeby oddać po prostu hołd justysi. A w ogóle I, do i tego ogrodu możesz pójść mogę na te schody. Tak, bo to jest we Wrocławiu. Mogę no. tam pojechać. Mogę pójść z moją mamą co więcej i z tatą na przykład. No, z, no, czy no, poprosić no. mamę, żeby wzięła herbatkę w termosie. To już full wypas. Wow. Tak, po prostu pe pełna reaktywacja. No. Ale Wiesz, no, jeżeli i, i naprawdę y, widzę, że to jest ba dla bardzo wielu osób dostępna sytuacja, i wydaje mi się, że tak jak mówiłaś o tym oporze, który ludzie często mają przed tym spotkaniem, y, tak zwanym spotkaniem ze sobą, no to że y, często stoi za tym taka obawa, że tam się po prostu nie wiadomo, jakie tragedie podzieją. Tak. A tymczasem ja mogę sobie zrobić pięciosekundową podróż, pyk, pyk, zobaczyłam ją gdzieś tam i, i tyle. I to nie oznacza, że, 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 że ja potrzebuję, że ja się tam dowiem, że ona mi wykrzyczy, że ja mam jechać, rzucić rodzinę albo pracę, albo sprzedać dom i rozdać majątek. Oh, znaczy wow. w sensie, że ludzie się boją chyba tego, tak. co to dziecko, ponieważ często też jakby no właśnie było w jakimś tym wewnętrznym domu dziecka. Um, że co to dziecko im wygarnie po tych wszystkich latach, ale na ogół nie, się tak nie okazuje. No przecież dzieci są, znaczy dzieci y, trzeba uważać, bo one są szczere. I y, y, z reguły mówią to, co czują. Tak. I to jest piękne, bo i tego się właśnie uczę od mojego dziecka, że to jest po prostu tak jest i z tym się nie dyskutuje, jeżeli dziecko tak czuje. No to tak jest. Nie, 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 nie tłumaczę znaczy, mu. Faktem jest to, że tak czuję. Tak, tak, dokładnie. I powiem ci, że to, co było dla mnie genialne na warsztatach u ciebie, to to, że ja w tym całym procesie, w który wchodziłyśmy, doszłam do tego zdania. Nie wiem, czy to było w medytacji, czy to było podczas któregoś ćwiczeń, które robiliśmy, że ta dziewczynka wie, i że ja jako dziecko właśnie wiedziałam, bo nie byłam jeszcze. W tych wszystkich klatkach stereotypowych, w tych właśnie tak powinnaś, tak nie powinnaś, tak można, tak nie wypada, tak lepiej, tak gorzej. Tylko po prostu byłam tym, co czułam. W takiej czystości jakiejś, tak. nie wrozumianej tak jak to no, bywa. Też. No też przy okazji, ale... Takim, w takiej klarowności. Tak. Czyli na przykład mnie tak. To w jakoś... sobie w sobie, nie. Tak. I to mnie właśnie, Czysta więc dla ja. mnie to jest to źródło, nie? Że ja. Jak na przykład to źród... jeśli jest jakieś rozdroże, <laughs> nie, niekoniecznie to, na którym <laughs> mieszkasz, no to to jest takie pytanie, że, że dla mnie bardzo poważną doradczynią jest wtedy ta dziewczynka, ale nie ta. Taka, czy tam smutna, czy rozżalona, tylko taka, która jest no bo, ciekawa, tak. chciałaby zrobić, nie? Nie, tak. nie, nie musi, a może. Tak, jest obcesowa właśnie w tym, że, w tym, że powie tak, tak, nie, nie. To nie jest jedyny głos doradczy, ale niezwykłe jest mm, tak, niezwykłe jest, że byłyśmy tymi wszystkimi osobami po drodze, tą sobą, z, jak miałam rok, jak się rodziłam. Um, i, um, I tą z wczoraj, i tą z dzisiaj, tak jak to było w, w wierszu śpiewanym przez Grechutę, a wszystko to ty. Hmm. No. Hmm. <laughs> <laughs> a miałam takie pytanie, jak Tobie idzie komunikacja ze swoją wewnętrzną dziewczynką, e, czy ona jest dzika, ale wiem, że jest, już to powiedziałaś tutaj dzisiaj. E, jak obserwowałam Cię na warsztatach, to sobie myślałam tajemnicza o Tobie. Mm, na początku. Tak. Jaki piękny komplement. Ale o, zaraz totalnie, ja chcę być tajemnicza. No to teraz po, popatrz, co ja, co ja o Tobie sobie tak myślałam, bo ja napisałam to tutaj. Tajemnicza, otwarta, wyrozumiała, potrafi stawiać granice, lubi życie znaczy wiesz, no, no jakby to powiedzieć, nie, nie wyprę się, same, same miłe rzeczy, ale jeśli chodzi o tą, o tą tajemniczość, to powiem Ci, że to jestem wyjątkowo zadowolona, dlatego, że, a, dlatego, że to było zawsze moją jakoś, miałam takiej rodzaj aspiracji, że chciałabym być taka tajemnicza, właśnie mam przysiężę że jestem tak. Znażnika. Właśnie że nie widać. Właśnie nie, właśnie tak, bo ty miałeś taki moment, że tak się właśnie snułaś trochę, gdzieś tam sobie szłaś, coś robiłaś. I to takie było, że ja tak chciałam wiedzieć, gdzie ona idzie, gdzie ona idzie, co ona tam robi teraz. Ale to było właśnie fajne. To było tak, że tyle dałaś właśnie, ile, ile ja byłam też gotowa na przykład wziąć. Nie? I po prostu kochałam to, że nawet podczas tych warsztatów, które już robisz od jakiegoś czasu. Siadałaśmy w nie dobra, nie wiem, poczekajcie, poczekajcie. Może tak, nie, dobra, to też nie. może tak. Wiesz bo, znaczy, bo mi się wydaje, że w ogóle taka idea, że my mamy wiedzieć i że mamy wiedzieć, szybko że powinnyśmy, że powinnyśmy wiedzieć. Tak. Tak. Talia, która zaprasza na warsztaty ludzi, którzy przyjeżdżają tam, powinna wiedzieć. No ale, znaczy, dupa, no, bo ja tak, nie mam takich oczekiwań tak, i to pięknie bo... właśnie, ale wiesz co, z jednej strony mówię, że nie mam oczekiwań, a z drugiej strony zaskoczyło mnie to i musiałam, czyli jednak miałam się, oczekiwania. Potrzebowałaś mi się zaadaptować do, do, do tego. Do tego, co tak naprawdę no, lubię bardzo, wiesz, nie? Bo, No bo dla mnie taka sytuacja, że ja mam właśnie, powinnam wiedzieć sytuację spod tablicy, a ja nie jestem, nie chcę, żeby moje życie było egzaminem. Tak. Um, nie, bo, bo nie jestem już uczennicą, znaczy jestem cały czas uczennicą, to też jest prawda, ale nie taką uczennicą no, taką nie na wtedy kiedy, kiedy, kiedy wybieram, żeby się uczyć, bo się znaczy, chce uczyć, jest nie? uczennicą, która się chce rozwijać, tak, a nie dostawać ale oceny, uczennicą nie, tak, nie rozliczaną przez, no to jest przez w ogóle system. przez system. W ogóle strasznie wydaje mi się smutne, że bardzo wiele osób widzi świat. Jako komisję egzaminacyjną, mhm. a jest tyle życzliwości i, i serdeczności zdania, na świecie no i czasami przypisujemy, przypisuję, no ja też to oczywiście czasami robię, że przypisuję komuś jakąś taką krytyczną pozycję, której ta osoba w ogóle nie ma, Bo bez sensu, no. Ale to jest Twoje wyobrażenie, po prostu, czy co? No wiesz, no teraz na przykład mam taką sytuację, że właśnie że, że, że będę wydawała tak zwaną drugą książkę. No nie jest to moja druga książka, ale. Te, to będzie umowa. Znaczy że, wiesz co? To jest no, w ogóle. Yy, dobra, zaraz opowiedz, no, a ja Ci powiem zaraz, no, co ja myślę. No, no i wiesz, yy, no i yy, wiem, że. Hmm. Um, znaczy, czuję, um, czuję naprawdę um, dużą um, tremę i mam w sobie właśnie taki głos. E, tak jak przed czułą przewodniczką napisałam do mojej przyjaciółki, że w, przed, w przeddzień chyba wydania, że boję się, że 56 kobiet przeczyta tą książkę. że nie zajdzie nakład. E, t, no, tak, no bo wiesz, 56 to by było dużo <laughs> poniżej pierwszego nakładu. E, no i więc teraz A co ona ci powiedziała? Um, Jakiś, wiesz co, na pewno mi nie pocieszała, no bo to ona mądra jest, w sensie takim, no skonstatowała Mam nadzieję, że nie. Teraz jej napisałam, teraz jej napisałam, że mam tremę i napisałam, że boi się, że 74 kobiet. Skąd <grytają>? te liczby bierzesz? A no wiesz, no. Przyszło do ciebie. Tak, ale twój, wiesz, no mam, ci mam, taki, mam taki kawałek, no ale przecież to nie znaczy, że, że, nie, że nie wydam książki. Wiem, no. wiesz co, mam teraz... No i właśnie cię chciałam o to zapytać, no bo to musi być temat, bo już są jakieś oczekiwania wobec tej książki pewnie, nie? Że ona będzie jakaś. Tak. I ciężko się na maksa chyba pisze książkę, kiedy wiesz, że za tą książką stoją jakieś oczekiwania, bo ty musisz się z tego cały czas opędzać, nie? Że, że ty, to jest mm. twoja książka znowu o tobie, ty chcesz powiedzieć to, ale... Gdzieś myślę, że to wjeżdża także Jezu, 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 czy ona będzie równie dobra, nie? No, y, mam taki, mój, taki jeden z moich ukochanych poetów też przyjaciel, Bronisław Maj, kiedyś w kontekście pisania wierszy, które też y, pisywałam, czy. Pisałam, no teraz to jakoś mniej, powiedział do mnie takie zdanie, które bardzo we mnie zostało: Musisz być sam na sam z wierszem. I ja czuję, że to nie dotyczy tylko wierszy, ale właściwie wszystkiego, co jest jakimś twórczym, mm. co jest jakimś wytworem. I starałam się właśnie pisząc i staram się pisząc być sam na sam. Czyli z jednej strony bardzo, no jakby. Zanurzona w, w kontakcie z y, czytelniczką jedną, której y, nie widzę, ale wiem, że tam jest. A z drugiej strony, całkiem sama. Na, czuję, że ta wiesz, że moja lojalność jest wobec nienapisanej jeszcze książki. Że ta książka ma być tym, czym chce się stać. No czy ty, i wiesz, czy to mi się udało. Jedną zobaczymy. czytelniczkę. To mnie tak, to mnie tak za, zatrzymało. Znaczy, mm, to nie wiesz, nie wyobrażam sobie w takim sensie, żebym sobie ją jakoś fizycznie wyobrażała, ale że piszę pisze do jednej osoby. do jednej osób. osoby, no niesamowite. Potem się okazuje, że ich było właśnie więcej, ale. 74. <grym> Na przykład, <grym> tak się uda. Ale, um, ale tak, piszę do jednej, bo ja wiesz, bardzo wierzę w, w właśnie dla mnie taka przestrzeń spotkania. I jakaś intymność. Oczy w oczy. Mhm. Jest jakąś, czymś, co naj, jest mi najbliższe, i też czuję, że tam najbardziej dotykam jakiejś prawdy kontaktu. Nie Na jakichś w salach, gdzie jest dużo. No wiesz, nawet jak jest dużo ludzi na sali, to też staram się myśleć, że to jest wiele pojedynczych osób. Widzisz, ja teraz będę robić takie wydarzenie. Że poprowadzę swoje podcasty na żywo za chwilkę z udziałem widowni. Mm. No i oczywiście jest strach. Jest też totalna ekscytacja, i to jest Justysia, <grym> bo to jest taka ekscytacja, właśnie dziewczynki, która odważyła się spełnić swoje marzenie. Tylko, że e, trochę mnie poniosło, no bo pomyślałam sobie, że muszę coś zrobić, żeby uczcić ten setny odcinek. No to może właśnie się spotkać na żywo. No ale Justyna. Szyc myślała o jakiejś sali, gdzie będzie 50 osób, może. A Justysia mówi, dobra, dawaj, robimy to w teatrze. Słuchaj, i po prostu i, i ja poszłam za nią, ja wiem, że to ona, i tam nie było myślenia o tym, że czyhają jakieś pułapki po drodze, niebezpieczeństwa, że coś się wydarzy, tylko było hop i poszłam. No i co? No chyba nie powiesz mi, że żałujesz. Nie żałuję, znaczy powiem Ci 18 stycznia, jak 17 przetrwam. Nie, nie żałuję i miałam nawet takie myśli, nie wiem, czy to byłam ja dorosła, że dobra, to jeszcze jest tyle czasu, to może to jeszcze odwołam. Wiesz. Gdzieś tam działy się we mnie różne procesy. Teraz już wiem, że nie mogę tego odwołać. Teraz wiem, że nie chcę tego odwołać. Teraz już myślę sobie o tym, że muszę na siebie teraz uważać i wiesz, nie łazić gdzieś, gdzie jest dużo ludzi w ogóle, bo teraz dużo ludzi też choruje, żebym mogła stanąć tam na tej scenie. I już się, szala się przeważyła w drugą stronę. wierzę że teraz ja już tam chcę tak bardzo być, że już nie szukam żadnej ucieczki, tylko właśnie myślę o tym, jak tam dotrzeć, nie? Bezpiecznie i spokojnie. No i się przygotowuję i, i czuję że czuję, że stanę tam w prawdzie totalnej. No to jest taka dla mnie sytuacja. No po pierwsze mam jak najlepsze przeczucia, chciałam powiedzieć. Myślę, że to będzie piękne. Że to będzie piękne i że będziesz w ogóle tańczyć tę sytuację. Ale też taka sytuacja pójścia za pewnego rodzaju impulsem. Ja teraz mam bardzo duży szacunek do impulsywności, powiem ci, większy niż kiedyś. To znaczy, oczywiście nie każdej impulsywności i generalnie no, wydaje mi się, że jak człowiek jest w, złym, w złej kondycji, no to te, te impulsy, impulsy mogą. Te, Nie, impulsy... Ja. <laughs> Macham ręką. Sorry. te impulsy mogą źle podpowiadać, ale że jeżeli jesteśmy właśnie, w, że jak jestem w dobrym kontakcie ze sobą, to te impulsy są, to te impulsy mogą być świetnymi suflerami. I właśnie uważam, że a propos tego decydowania, znaczy ja sobie robię tak, że jak czuję, że impuls jest. Dobry, nawet jak jest w cudzysłowie w świecie rozsądku podważany, to robi to jak najszybciej, żeby sobie żeby nie uciekł. Żeby nie uciekł. No I żeby przykład go nie zracjonalizowała, nie tego. tak? Tak. No na przykład w, w, poczułam w trakcie um, jednych zajęć Jogi, że chcę wyjechać z moją mamą na trzy dni. Nie mogę powiedzieć dokąd, dlatego że to jest właśnie niespodzianka. niespodzianka. I na szczęście mam męża, który mnie zawsze w takich sytuacjach totalnie zagrzeba i mówi dawaj, dawaj od razu. No i wiesz, tego, wie tego wieczora kupiłam bilet. Nie? No i jest to sy sytuacja imp impulsywna. Tak. Wydaje mi się, że warto takie rzeczy robić. ci, że też ostatnio zrobiłam parę takich akcji i to są i, i, i nie żałowałam nigdy. Na, przynajmniej na razie, ale no impulsywność do spełniania, takie imp impulsywne spełnianie marzeń jest super, nie? No bo to jest jednak, o, to jeżeli, jak masz marzenie, to głupio z nim dyskutować. No po prostu ono w tobie jest. Czy jest nie da się racjonalizować marzeń. Ludzie marzą o różnych rzeczach, nie? Jak zapytałabyś ludzi, o czym marzą, to mogłabyś usłyszeć takie rzeczy, żebyś spojrzała, co? Serio? Każdy ma różne, od bardzo małych do bardzo dużych, ale właśnie ta impulsywność w tym spełnianiu marzeń myślę pomaga, nie? Bardzo teraz jakoś żywe jest we mnie takie zdanie. Moja. Powiedzmy, tak myślę o niej ukraińska siostra mówiła mi, że no też ma różne dylematy na temat tego, jak w ogóle uczestniczyć w rzeczywistości. Ona jest w Polsce, ale jak część jej rodziny jest w Ukrainie, jak uczestniczyć w, w rzeczywistości, no mając w sercu i pod bokiem i no tak straszne rzeczy. I powiedziała mi, że jej mąż do niej powie, i ona się tam zastanawiała, czy, czy wyjechać z dziećmi gdzieś na takie krótkie wakacje. No bo od razu. Żeby odsapnąć, trochę. tak, ale że, odra... że od razu, że jak można wyjechać mhm. na wakacje z i tak dalej. I jej mąż powiedział do niej takie dwa, dwa słowa, które ja sobie bardzo biorę na ten rok, cokolwiek on przyniesie, żyj życie. Mhm i mnie się to dzieje tak Teraz. i ta impulsywność dla mnie jest też o życiu życia. To stwierdzenie, które powiedziałaś, żyj życiem jest właśnie, bo, ja, bo my tak odbiegamy od tego naszego dzisiejszego tematu, ale w ogóle totalnie daję sobie na to przestrzeń, bo jest bardzo ciekawie. <śmiech> <śmiech> Więc w ogóle się nie trzymam tego, o co zakładałam, ale nawiążę, żeby żyć życiem, to trzeba wiedzieć, co się lubi i jak chce się żyć, nie? Czyli znowu wracamy do tego, że trzeba mieć kontakt ze sobą i że warto mieć kontakt ze sobą, bo wtedy masz większe pole do tego, żeby w ogóle właśnie żyć życiem. I to no nie, w ogóle chyba jest warunek. No nie mamy w ogóle innego narzędzia do uczestniczenia w rzeczywistości niż my sami. No. E, I też e, poprzez. E, Poprzez ciało, poprzez ciało, czyli czucie, czyli czucie, czyli ciało. No bo to kiedyś bardzo na mnie duże wrażenie zrobiła taka prosta myśl, którą się jedna kobieta podzieliła, że jak się mówi słowo inkarnacja, to ona pochodzi z inkarny, czyli w mięsie, czyli w ciele. No, że wcielenie, w ogóle nawet jak się tak, mówi słowo wcielenie, wcielenie, no to oznacza, czy tam się wierzy w reinkarnację, czy się nie wierzy, ale my jesteśmy wcieleni. Tak. No i jeżeli, wiesz, no, ja w ogóle mam taką właśnie hipotezę, że w, żyjemy w takim kawałku świata, w takiej powiedzmy kulturze, która jest bardzo taka zorientowana na realizowanie zewnętrznych celów i w związku z tym energia naszej codzienności jest wychylona do przodu, ku następnemu zadaniu, ku następnemu celowi, ku następnej rzeczy do zrobienia, nawet ku następnemu marzeniu. Mm. I to równocześnie, ta energia, to jest tak jakby ktoś szedł, tak nie wiem, wiesz, z głową, tak, ludzie tak często idą szybko, z taką, że głowa idzie pierwsza. Na małysza um, trochę. Na małysza, tak, na małysza. A ja bardzo wierzę też, że czeka na... Takie równouprawnienie, taka energia bycia wewnątrz, w swoim ciele, i energia niezadaniowa, energia w jakimś sensie bezproduktywna, czyli no właśnie taka energia, którą ja nazywam teraz energią tkania. Ym, na przykład to, że miałaś jakiś zamysł, yy, yy, masz yy, jakieś pytania, część zadałaś, część nie zadałaś, ale płyniemy w tej rozmowie, no yy, można powiedzieć niezgodnie być może z pierwotnym zamysłem, ale dzięki temu to jest żywe. Tak, i jest nasze. jest nasze. Twoje i moje. Bo się odbywa poprzez wymianę, która idzie z właśnie z naszej obecności w sobie i z naszego spotkania pomiędzy. Nie? Tak. A gdybyś tak jechała po pierwszy, ja po, ja nie, po drugi, tak, trzeci... Bo ja nie robię nigdy no. wywiadu, wiesz, bo w ogóle wywiad to jest dla mnie coś okropnego. Ja zawsze mówię, że ja zapraszam do rozmowy, bo to jest wymiana. I to jest życie właśnie. I, te, tak. I spotykanie też ludzi i otworzenie się na drugiego człowieka i ciekawość drugiego człowieka też jest pięknym takim właśnie życiem życia, nie? Tak, absolutnie. Bo można się naprawdę wiele nauczyć. Być może najpiękniejszym. No. W każdym razie nie mniej pięknym niż widoki w podróży czasami. Tak. Jeszcze mówisz o tej energii. Też sobie myślę, że my jesteśmy też bardzo rozproszeni energetycznie i że właśnie warto czasami tak się jakby zasać. Tak. Taki dźwięk wydam i on jest bardzo taki fajny, lubię go. No wiodzę czasami, nauczyciele mówią, pozycja zwarta, zwarta. Ale zwarta um. mi się kojarzy teraz już znowu, teraz jak gramy dzisiaj mm -hmm. w te słowa trochę, mm -hmm. że to jest takie napięte, a, mi, a ja bym się tak, zas, tak zrobiła właśnie. Tak. Mm -hmm. I to jest takie, mm -hmm. takie płynne tam w środku, nie? Mi się to kojarzy z jakimś takim... takim bombelkiem, <laughs> w którym można siedzieć i jest tak milutko, nie? że to jest taki jakby taki, taki, taki klosik i tam właśnie sobie myślisz nie o tym wszystkim, co cię czeka jeszcze i co musisz i i tam z tyłu, co zostawiłaś, tylko że właśnie tak pobyć chwilę w takim właśnie zasaniu, czy tam właśnie zwarciu, ale nie rozpraszaniu się i takim... Tam wtedy można siebie usłyszeć. Wiesz A co? ludzie tak się boją tak zatrzymać, nie? Też słyszę często, Boże, jak się zatrzymam, to się rozpadnę. Muszę biec, muszę biec. No to jest y, smutne, ale tu. A też potem wiesz, dom... nagle się okazuje pach. Biegniesz, biegniesz, zderzasz się ze ścianą. Na przykład lądujesz w szpitalu tak, i nagle się zatrzymujesz, dojdem. a świat dalej się toczy. Tak. I mogłaś się zatrzymać na chwilę każdego tak. dnia, i teraz tu nie leżeć nie? Tak. przez miesiąc. Dlatego ja bardzo zachęcam do takich um, bardzo drobnych eksperymentów, bo no nawet jak ci, jak nauczyciele medytacji mówią, żeby zaczynać od 10 minut, to w gruncie rzeczy długo. to jest dość długo. No. Ale jakby sobie zrobić tak, żeby, um, żeby na dwa oddechy mhm. um, tak się ze sobą kontaktować. To, się, to, to dla mnie to jest też taka um, o oswajaniu, że to ma taką dynamikę oswajania tak. y, siebie z kontaktem i y, y, ze sobą, i też tej wewnętrznej, często porzuconej, właśnie struktury dziecięcej albo w ogóle czuciowej, właśnie z tym, który jednak pojawił się w drzwiach, który jednak postanowił się spotkać. Mhm. I myślę, że to jest takie wzajemne oswajanie się. No w jakim sensie mnie ze mną. I często się okazuje, że, że to nie jest takie groźne, a potem jest łatwiej. Chociaż ja też rzeczywiście tak jak mówiłaś, mam takie doświadczenie cofnięć cof cofek takich. To znaczy, że jak coś się wydarzy trudnego, ja nie mam poczucia, że to jest taka, w moim, przynajmniej w moim doświadczeniu to nie jest linarna droga, że jest coraz lepiej, 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 jestem coraz. Coraz bardziej, że tak powiem, profesjonalna w tym kontakcie ze sobą, bo jak się na przykład pojawia jakieś bardzo trudne okoliczności, to mi jest trudniej się ze sobą skontaktować. Umiesz Więc. się złościć? Czasami mam poczucie, że nawet może trochę aż za dobrze. <laughs> Tutaj już masz przetrenowane rozumiem. Znaczy, bo... no wiesz, nierówno na wszystkich i tak no, dalej. No nie wiem, nie? ale, no, znaczy, ale bardzo co? lubię energię, złości. Lubię energię złości. Energia złości jest potwornie, potwornie to też takie słowo, które ma niesamowicie kreatywna. Tak. Ja po prostu kocham złość zamieniać w coś. Poza jest właśnie tyle siły. No właśnie jest A bardzo si. energetyczna. No. Ma piękny kolor. Też lubię się złościć i lubię ten stan pozłości. Kiedy już tak opadam i ten balonik tak się powoli zrząsnął. Znowu już napełniać, napełniać, napełniać tym powietrzem i tam jest taki już spokój i mogę wyciągnąć wnioski, mogę pójść wszystkich przeprosić. <śmiech> <Tych> <śmiech> co tam, za to, co, co powiedziałam. Tam jeszcze zostali. <laughs> co tam jeszcze zostali. Dokładnie. No, przepraszanie też jest super, ale to też przepraszanie to jest też kontakt ze sobą, nie? No bo musisz zweryfikować, tak. co narobiłaś i dać sobie prawo do błędu i dać sobie... Przestrzeń do tego, żeby kogoś przeprosić, czyli właśnie przyznać się do błędu. I to jest super, uważam. No wiesz, ja też uważam, że często, jakby jak taki, no ja tak mam, że jak mam na, jakiś taki większy atak złości, no to to jest też dlatego, że sobie zmagazynowałam. Tak. Więc w sumie tak ogólnie to wydaje mi się, że najbardziej służy mi i myślę, że nie tylko mnie, żeby tak jakoś się czyszczać na bieżąco, a nie czekać, aż się przeleje, no ale Trudne wiem, to jest. że to nie. To no bo musiałem się ciągle złościć. <laughs> I ciągle się złościsz. Ja tak poczekam, bo czekam jak gruchnę później. Nie no wiem o czym mówisz. No generalnie można, wiesz, tą właśnie tą złość zamieniać, nie wiem, chociażby iść na jakieś ćwiczenia, nie? I po prostu to wyhasać, no, coś no z Dla tym mnie zrobić. przede wszystkim złość jest kluczową sygnalistką. Znaczy bez złości ja nie wiem, że mam granice. Jeżeli nie mam kontaktu ze swoją złością, no to, no to ludzie będą po mnie jeździć, i ani oni tego nie będą wiedzieć, ani ja już. I ja już też o tym zapomnę. Dla mnie było niezwykłe takie doświadczenie, byłam na takich warsztatach, takich trochę asertywności, trochę, trochę samoobrony. One się nazywały, nazywają Wendo, ciągle są robione. I tam było takie zadanie, żeby krzyczeć. I ile nas tam było w grupie? Kilkanaście na pewno. Było dla mnie niezwykłe, że kobiety nie potrafiły krzyczeć. Mhm. I e, takie pytanie we mnie powstawało, to gdzie? Znaczy, to co się dzieje z tą energią złości? W co ona się zamienia? No, właśnie, w co? Jeżeli I gdzie jest ta właśnie nominacja, nomen wąskie gardło? Co się wydarza? Bo przecież to jest niemożliwe, żeby no nie można chyba było krzyknąć. Tu, to jest chyba gdzieś tu cały czas znaczy w, w gardle. I miałam wrażenie, że to jest tak jakby. No, potem się to tam udawało coraz bardziej, ale. No, jeśli. Też nie e, wiem, czy nie bym umiem... tak. Potrafi... No, nie już e. chyba teraz bym potrafiła. No, a myślę, że byś potrafiła. Trochę bym się wstydziła, albo bym zrobiła. Ja bym chciała jeszcze trochę o książce nowej. Można coś już się dowiedzieć, pani Natalii? nie wiem, czy. Przygotowałam, ale powiem. No coś. E, nie, pamiętasz, to znaczy co tak. Pamiętam, co napisałeś, napisałam, bo, bo skończyłam to bardzo niedawno. Jezu, um, ja już czuję ekscytację. Co, to ty musisz, co ty musisz czuć? No wiesz, ja czuję różne rzeczy. <laughs> tak jak. E, tak przeliczyłaś jak ty, egzemplarze? Więcej, <laughs> przed tym, tak 74. jak ty przed, przed podcastem na no. żywo. Wiesz, napisałam książkę, która będzie miała tytuł "Przędza" i która jest taką próbą opisania świata który w moim przekonaniu dla wielu kobiet jest ich pierwszym jakby światem, czy pierwszym językiem, czyli takiego świata, w, no właśnie tkackiego. Znaczy, mam taką hipotezę, ona zresztą tam ma swoją historyczną też, historycznych poprzedników, że właśnie są takie dwa sposoby poruszania się po świecie, że można mierzyć do tarczy albo celować albo tkać. Mhm. I że obie te energie czy oba te sposoby poruszania się po świecie są potrzebne, ale świat, w którym ten kawałek świata, w którym żyjemy jest bardzo przechylony w stronę energii celowania. I wiele kobiet, które mają takie poczucie pustki wewnętrznej, chociaż zrealizowały wszystkie zadania i żyją w takim stanie, który sobie też nazwałam Rashmageddon, Magedon, um, że um, one nie rozumieją dlaczego. Dlaczego, dlaczego czuję się wydrążona w środku, skoro wszystko robię dobrze? Skoro w, re, wy, realizuję, realizuję tyle tych zadań i skoro mm -hmm. na, do tylu tarcz mierzę i trafiam dziesiątkę. No i właśnie dla mnie mm, odpowiedzią jest takie świadome używanie tej energii tkania i pęci tytuły rozdziałów. Dobra. Jej! Bo lubię to... <grymne> Wielobarwna nitka. Oh. I to jest o tym właśnie, że nie jedna albo drugie, ale jedno i drugie. To coś dla mnie. No. To jest moje rozdroże. <grymne> drugie, że codzienność, a nie wyczyn. I to jest lniana nitka. Taka, wiesz, codzienność. Jak czapka na drutach. Oczko tak. po oczku. Mhm. Potem jest: um, O ciele napisałam, życie w ciele, a nie poza ciałem, i to jest wstążka muślinu. Hmm. Potem jest, ta, nie wiem czy potem, ale aksamitna wstążka to jest, że zabawa, a nie znój. wiesz, że zabawa. Trzeba lekkość. nam właśnie tej dziewczynki dzikiej tak. do tej zabawy, nie? Tak. I jeszcze jest o tym, żeby w głąb, a nie do przodu. A raczej. W głąb, czyli to, co teraz Dzisiaj. rozmawiamy. Tak, tak. I to jest owoc, owoc bawełny. Owoc, bo on, bawełny. Bo on jest taką kulką białą tak. i tam w środku się rzeczy dzieją. No więc, tak. e, więc mam taką. Bawełna takie jest piękna w ogóle. No właśnie. A skąd ci się to wzięło? Jak to przyszło do ciebie? Bo to musiało jakoś do ciebie po prostu przyjść, że ty to poczułaś nagle. To jest nie. sekret? Wiesz, to nie sekret, tylko nie pamiętam. E, po, e, jakoś czułam. Um, Coraz bardziej to słowo jakoś do mnie wracało, że to jest właśnie o tkaniu, że poczułam, że ja, y, chociaż realizuję różne zadania i celuję, mierzę do różnych tar tarczy, wiem, że to jest potrzebne, czuję, że jestem właśnie taką tkaczką, że mnie pociąga taka sytuacja, że przeplatam raz górą, raz dołem, raz nitkę w takim kolorze, raz w takim, że to nie ma takiego wyczynowego Charakteru, że to się odbywa też przez zatrzymania, że to się często dzieje w kręgu, gdzie jesteśmy w równości między kobietami albo między kobietami i mężczyznami. No więc staram się opisać taki świat, który z jednej strony, za którym tęsknię, a z, drugim, z drugiej strony, za, za którym coraz bardziej który coraz bardziej zamieszkuje. Jest mi w tym dobrze. Wow. Super, pasuje, ci to, pasuje ci to? tak, tak, totalnie mi to pasuje i smakuje <noise> i najbardziej mnie to y, pociągnęło, co powiedziałaś, że ta różnorodność właśnie, że ja nie muszę być, ja to, ja to tak rozumiem, że ja nie muszę być jakaś określona, tylko ja mogę być różna tak. w zależności od tego, czego tak. potrzebuję, nie? Kobiety mówią takimi chłodnymi słowami o sobie, na przykład mówią, jestem sprzeczna, jestem chaotyczna, a ja o tym myślę właśnie jako o wielobarwnej nicco. No, tak. I w ogóle danie sobie prawa do tego, żeby, żeby tak tkać, i nie wiedzieć właściwie, co ty tak. tam robisz za sweter czy szalik, co z tego wyjdzie, tak. to jest taka niespodzianka tak ta trochę, rozmowa. nie? No, to no. jest rozmowa właśnie z yy, tkacka. Tak. Dziękuję ci za tą cudowną rozmowę Jej! i. To lat! Dziękuję, tysiąca, dziękuję. Tysiące odcinków. Boże, teraz słuchaj, właśnie sobie dałam prawo do tego, żeby trochę odpocząć i zobaczyć, co ja dalej będę tkać. I, I to też było odważne, bo wiesz, jak przestajesz, to wypadasz z rankingów i tak dalej i tak dalej, ale to była tak totalnie moja decyzja z serca płynąca hmm. i tak jestem sobie wdzięczna za to, tak. że sobie dałam prawo, być może ja zaraz wrócę, ale ja sobie musiałam dać prawo do tego, że ja nie muszę. Że ja po prostu... Tak. Że ja czuję teraz, że potrzebuję trochę ze sobą bardziej, że może coś innego, a może to... Właśnie nie wiem, co ja będę tkać. I poczekasz i to organicznie przyjdzie. Tak, Pojawi się bo ja potrzebuję radości znowu, wiesz? Tak. Bo ja już, już tak dużo zrobiłam tego, że ja teraz potrzebuję chwili, żeby się właśnie rozejrzeć na tym moim rozdrożu, co tam się wydarzyło w tak. tym czasie i, i kim ja jestem teraz. Tak, i to się przejawi, nie? No... Dziękuję Ci, kochana. <laughs> Dziękuję, a Wam dziękuję, nie. kochani, że Wam dziękuję, że słuchacie, że jesteście, bo tak naprawdę robię to dla siebie głównie, ale bez Was by nie było tego podcastu, bo bym pewnie już nie miała takiej woli, żeby tak siedzieć i po prostu ciągle rozmawiać, jakby nikt tego nie słuchał. Także napędzacie mnie do, do, do tego, żeby rozmawiać. I, I dziękuję Wam za to, jestem wdzięczna i cieszę się z każdej wiadomości, którą od Was dostaję, że te podcasty. Tak, dobrze na Was działają i że podejmujecie swoje decyzje i zmieniacie różne rzeczy. Dziękuję, czuję wdzięczność. Ja też bardzo dziękuję Tobie i Wam, którzy słuchaliście. Dziękujemy. Do usłyszenia.